A no hej. Odwiedzając restaurację Nowe po Kuchennych Rewolucjach, w drodze zawitaliśmy do Buffet Kanty. Kiedyś tutaj jedliśmy i to już parę mocno lat temu. Było naprawdę fajne i dobre jedzenie. Jesteśmy ciekawi, co zostanie. Parking jest pełny, restauracja dalej działa, więc czas najwyższy sprawdzić dalej, jak to wygląda. Zajrzymy na pewno tutaj z wielką przyjemnością i zobaczymy, co jeszcze można tutaj zastać. Czy kuchenne rewolucje w Kobiurze jeszcze są i czy te dania jeszcze tutaj przetrwały? Zaraz Wam opowiem, więc próbujmy. Zatem co? 3, 2, 1. Wchodzimy. Próbujemy. Witamy w restauracji. Są nowości. Restauracja dalej ma wystrój po kuchennych rewolucjach. Czyżby tu dalej było smacznie? Sama obsługa. Więc próbujemy. Restauracja dalej z tym samym wystrojem. Czy można tu dalej zjeść dania Magdy? Oczywiście. Dalej są podawania dania Magdy. Zobaczcie, zupa meksykańska, jest amerykański burger w bardzo fajnych cenach. Żeberka westernowe. No. Plus inne dania, więc spróbujemy. Co zostaniemy? Aż sam jestem ciekaw. A i tam jeszcze jest sala. My jesteśmy już po jedzonku i powiem Wam tak, restauracja jest już 8 lat po kuchennych rewolucjach. We wrześniu 2014 roku właśnie tutaj były kuchenne rewolucje, więc mamy 8 lat dalej z bardzo wysokim poziomem, z pełnym parkingiem i naprawdę warto zaglądać, więc zaglądajcie do Buffet Kanty, bo jest naprawdę smacznie. Jak zobaczycie, parking jest pełen samochodów, więc można śmiało zaglądać. Polecamy, zaglądajcie, w takie miejsca warto odwiedzać i widać, że naprawdę kuchenne rewolucje pomagają, jeżeli się stosuje dalej to, co Magda przekazała, więc smacznego, a my dalej w drogę.